Teodora Kropidłowska, Góra Zamkowa. Pod Kartuzami, nad szosą prowadzącą do bytowa, leży wysoka góra, tak zwana Góra Zamkowa. W XIII stuleciu zapanowania Świętopełka stał na niej wspaniały zamek z wysokimi wieżami. W zamku tym mieszkał książę Mirosław z córką. Książę ten lubił biesiady. I zjeżdżało się w tym celu dużo gości na zamek, między innymi bywali tam też krzyżacy. Zdarzyło się razu jednego, że kontur krzyżacki z Malborka, przyjechawszy na zamek, zastał go opustoszałym. Wszyscy ruszyli zeń w puszczę nałowy, a z nimi także i piękna córka księcia. Objeżdżając z giermkiem swoim Henrykiem, na około dobra księcia. Rzekł do niego: Twierdzę tę mieć muszę, a gdy nastaną noce długie, napadniemy na nią z Nienacka, otoczymy ją murem żołnierzy naszych, księcia skujemy w kajdany i wrzucimy do więzienia ciemnego. Ludzi, kaszubów, którzy go strzegą, w pień wytniemy, a warownie na własność posiądziemy. Na to rzekł Henryk. A co się z jego córką stanie? A bośmy tu już niejedną dziewę poskromili! odparł żywo komtur, śmiejąc się na całe gardło. Henryk zasmucił się na to wielce i zamyślił głęboko. Kochał on bowiem córkę księcia nad wszystko w świecie i przyrzekł nie dopuścić nigdy, ażeby spotkała ją i jej ojca krzywda. Wprawdzie Nosił kontusz Krzyżacki. W rzeczywistości jednak był Polakiem, którego jako małe dziecko z Litwy porwano. Dowiedział się o tym całkiem niedawno podczas swojego pobytu w Gdańsku. Krzyżacy, prowadząc straszne wojny z Litwą, wysiedlili całą rodzinę Henryka, jego zaś porwali i wychowali na zbój Krzyżackiego. Wzdrygnął się nieraz na czyny ich haniebne i grzeszne. Czuł do nich ogromny wstręt i obrzydzenie, za to do Polaków nieograniczoną sympatię. Bronił ich wszędzie tam, gdzie zaszła tego potrzeba. Kontur Krzyżacki strzegł go jednak na każdym kroku jak oka w głowie. Henryk nie wiedział na co i dlaczego. Było to mu zupełnie obojętne, albowiem nosił się z zamiarem, aby czym prędzej wydostać się z rąk tych bezbożników. Szukał też okazji, kiedy będzie mógł wyjawić wszystkie zbrodnie krzyżaków i ich niecne zamiary. I otóż, teraz właśnie nadarzyła się sposobność do tego. Postanowił pójść do córki księcia, opowiedzieć wszystko, a gdy mu nie uwierzy, porwie ją przemocą i wywiezie hen daleko do kraju swego. Tam odbuduje zamek rodzinny i pojmie za żonę swoją. Gdy tak obaj rozważali, Pierwszy o bliskim zajęciu i zagrabieniu zamku, drugi o ucieczce z gniazda krzyżackiego. Dały się nagle słyszeć rogi myśliwskie i niedługo potem ukazał się Mirosław, zwołując rogiem myśliwskim swych wojów. Spostrzegłszy komtura i Henryka, zaprosił ich do siebie na ucztę polową. Była ona huczna i wspaniała, ponieważ upolowano ogromnego łosia, żubra. I niedźwiedzia. Nie było niechcianych wilków i lisów, stąd radość była niemała. Gdy bawiono się w najlepsze, zabrzmiały naraz trąby oznajmiające przybycie księcia pomorskiego świętopełka z wojskiem. Mirosław, słysząc to, śmiał się do nich, szepnął do Henryka, żeby odjechali, gdyż świętopełk nie znosi krzyżaków. Henryk, nie mówiąc nic, odszedł. Bojąc się, że lada chwila zginąć mu przyjdzie, zniknął niepostrzeżenie w ciemnej nocy. Córka księcia przejęta była, ponieważ ojciec zmuszał ją, żeby wyszła za świętopełka, którego nie kochała, albowiem serce jej od dawna należało do Henryka. Udała się do parku, aby tutaj w zaciszu poskarżyć się Bogu na swój smutny los. Patrząc w niebo, modliła się głośno. O Boże! Ratuj mnie biedną. Nie chcę, nie mogę ojcu być nieposłuszna, lecz za świętopełka wyjść nie mogę. Ty znasz od dawna serce moje, które miłuje jedynie Henryka, którego ojciec, nie wierząc, że jest Polakiem, nienawidzi strasznie. Porusz sercem jego, żeby nie zmuszał mnie do kroku tak wielce nierozważnego. Zabierz mnie raczej z tego świata, lub zamknij w murach klasztornych. Żebym tylko ujść mogła strasznego gniewu i przekleństwa ojcowskiego. Po tych słowach cicho płakała. Henryk, usłyszawszy ją tak się modlącą, zbliżył się do niej i rzekł. Nie smuć się, kochana moja. Dopóki żyć będę, nie dopuszczę, abyś miała być nieszczęśliwa. I w najgorszym razie wyprowadzę cię daleko stąd, na zamek rodziców moich. Ucieszyła się, a gdy położyła głowę na ramię Henryka, wpatrywała się z łzami w oczach w iskrzące się gwiazdy na niebie. Gdy tak siedzieli obok siebie, rozmawiając o przyszłości swojej, podpatrzył ich złośliwy giermek i nie omieszkał donieść o tym Mirosławowi. Ten wybiegł z mieczem, wpadł do parku i uderzył na Henryka. Daremne były błagania. Prośby i łzy córki, odepchnąwszy ją od siebie i zgrzytając zębami, mierzył coraz gwałtowniej na jej ukochanego. Henryk próbował się bronić, a że miecz cięższy był niż Mirosława, musiał uważać, żeby nie zadać mu ciosu śmiertelnego. Córka Mirosława rzuciła się na ojca, który odepchnął ją, podejmując dalszą walkę z jej ukochanym. Rzucił na córkę swoją i ród krzyżacki okrutne przekleństwo przeklinając własny zamek swój w przepaść bezdenną. W tym czasie zrobiło się gwarno na zamku. Henryk wyrwał się Mirosławowi i porwał ukochaną. Biegł z nią ku bramie zamkowej, gdy wtem świętopełk z dobrym mieczem zastawił mu drogę i zanim Henryk spostrzegł, obalił go na ziemię. Henryk, widząc, że nie zdoła wyjść z walki żywy, rzekł do ukochanej. Zginąłem. Miło mi umierać dla ciebie. Nie dokończył jednak, gdyż świętopełek uciął mu mieczem głowę. Żołnierze zabrali Henryka i utopili w jeziorze dzisiaj zwanym cichym. Po niedługim czasie, kontur krzyżacki, nie mogąc się doczekać przybycia Henryka, postanowił napaść na zamek i zabrać go wyłącznie dla siebie, a Henryka za nieposłuszeństwo ukarać. Zgromadził wojsko swoje pewnej nocy wokół zamku. Walka zawrzała straszna. Bito się i mordowano nawzajem, ale i niebo nie mogło bezczynnie patrzeć na niesprawiedliwy i krywiożerczo morderczy bój Krzyżaków, pokrywając się czarnymi chmurami. Pioruny trzaskały, zabijając i raniąc dużo walczących żołnierzy. Mimo tego walka nie ustała. Kaszubi ginęli pod strasznymi ciosami okrutnych Krzyżaków. Zwycięstwo przechodziło już na krzyżacką stronę, gdy wtem ziemia zadrżała i wojowników z nóg obaliła. Stał się wrzask i łomot ogromny. Wszyscy od strachu potruchleli, uciekając w nieładzie do lasu, puszczy dzikiej. Nazajutrz, gdy dzień wstał nowy, już nie ujrzano więcej zamku. Zapadł się gdzieś w przepaść bezdenną. Na pamiątkę tegoż nazwał lud ową górę Górą Zamkową. Dziś, gdy pełnia nadejdzie, widują niektórzy ludzie rycerza w zbroi, bez głowy, oraz dziewcze błądzące po górzej wzdłuż brzegów cichego jeziora, którzy wyczekują na wybawcę swego, ażeby ich ten strasznego męczenia wybawił.